Cześć wam wszystkim z tej strony Fifczak oraz Doktor. I dzisiaj stoimy na dachu kunksztu budowlanego Daktura. Tak, który został wykradziony Azdeką. Azdeką, tak, z Azdeką, z ich tajnych receptur prosto ze świątyni azdekańskiej. Na Turlichiapol, którą odwiedzimy z czasem. A dzisiaj zajmiemy się eksplorowaniem czegoś. Tak, prawdopodobnie tak. Znaczy ja bym sobie domek wybudował, ale jak już powiedziałem, że będziemy eksplorować, to będziemy eksplorować. To idziemy w prawo, w lewo czy prosto? Ja idę tam. Okej, to ja idę też tam. To jest epicki domek Fifczaka. Tak. Zbudowany z braku azbestu, zbudowany z dirtu. Spokojnie, on jeszcze hop, będzie taki, że hop. Hop, hop. Hop, hop, swoją drogą. Ty masz w ogóle jakieś pochodnie? Całe 11 i mam dużo żelu. To masz całe dużo 0. Więcej ode mnie, bo ja mam całe 4. No to mamy akurat, zaraz będzie żel. Jej. Czekaj, pochodnie. Zejdź na dół, ja skopię tego... Skopcy, bo tu jest taka dość spora jaskinia. Ale oświetlę trochę. O, a tu już jest ten, to takie mroczne, złe. Mroczne, złe. Matematyka? A ja nie mówię aż o takich złych rzeczach. No mroczne i złe to matematyka. Ale są rzeczy gorsze i bardziej złe niż matematyka. Nie wierzę ci. Patrz, kopię. Ty, czyli mamy Crimson na mapie. Jak miło. Tak. No właśnie, to miałem na myśli cały czas. Ale to jest tylko ten Crimson Altar. Czy jak to cholerstwo się nazywa? To do robienia bossa, tak? To jest do craftowania itemków niektórych. Daj mi trochę pochodni. Już. Też połowę. No oczywiście. Dziękuję. Wyrzuciłem ci? Mam całe 7 w tym momencie. O, no to ci wyrzuciłem. Ale czekaj, poświeć trochę, światło. Bo jeszcze uderzę się kilofem w głowę i umrę. I umrzesz. Czekaj, znajdę swój kilof. Idziemy w dół. Tam jest woda już, ją widzę. Dobry jest. O, czekaj. Ja kopię te po prawej. Dobra. O, jest woda. Ale tu jest ruda jeszcze. Ruda? Ja tą rudę chętnie skopię. Dobra, to ty ją kop i ja idę w dół. O ile prędzej nie zginę na żółtym slajmie. No na żółtym możesz zginąć. Chuj ginę. Nie masz żadnych potionów? Mam. No to użyj. Pierdolę, uciekam. O, dużo rudy. Kurwa, dirt. Dirt. Super, przeżyłem. Szkoda. Wiem, że się cieszysz. Ale dużo rudy. Coś ty zrobił. Ej! On teraz mnie zaatakuje. No zamknąłem się, żeby mi nie zrobił krzywdy. Ty słaby jesteś, ja go zaraz zasoluję. Patrz. Patrz. I się ucz. Czekaj. Aż podejdę. Spieprzył, widzisz? Spieprzył przede mną. Taki jestem kozak. No nie na co dzień się spotyka takiego farmera zdzicha. Tak jest. No nie ma to jak dobry farmer zdzichu. Zdzich. No to jest nie fair, bo mojego niku nie widać. On jest taki fajny. Azbestowy chlop. Tak. Chlop. Miał być mistyczny pomidor, ale tak... No zwaliłeś mój poprzedni nik. Nie. Tak go perfidnie zwaliłeś. O, jak to tu, nie? Ty to jakieś gówno. Co to skopię za gówno? Go, poczekaj. Daj mi go skopać, jak przecież kopię rudę. Kopiesz rudę. Potem to przepalę w moim super domku i się podzielimy jakoś. Spoko, bo ja nie mam przepalary. W sensie, że pan Lipski bierze 3 sztabki, pan Siara bierze 1 sztabkę. Pan Lipski, a farmer Zdzichu co z tego ma? Nie oglądałeś Killera? Naprawdę? Oglądałem, ale ja się pytam, co ma Lipski i Siara Zdzicha. Chodź w dół. Znaczy mi się to ze sztabkami skojarzyło, ale okej. Okay. To chodź tutaj. Idę. Nie w mieście. Nie w mieście.
Ogarnij to, Diablo. No właśnie renderuję w tym czasie. Bo mam wenę, żeby pograć, wiesz? Zrobiłem sobie na singlu postać. Patrz, jak go soluję. No widzę właśnie. Soluj go sobie. Ja nie przyłożę do tego miecza. Powiadasz, pały nie ruszysz, tak? Tak. Dobra. Mam żelno pochodnie. Już świecą ci. To super, bo mi zostało raptem 3. Skaczemy w dół? Co ty chcesz się zabić? Hmm. Geronimo! Dobra. Ale nie umrzyj mi tam. No weź... Poświeć i nie kop tego piasku. Bo on się zapada. Nie kup jego piasku, bo on się zapada. Cicho, mówi ci to ja coś? Mogę. Ja mogę. I co? I tutaj nic nie ma. No tutaj w prawo coś jeszcze jest, a nie, nic nie ma. To teraz wypadałoby wejść na górę i w lewo. W sumie twój pomysł jest lepszy. O! Czekaj, pomogę ci. Ty draniu. A ja coś mam. Ja też. Nie zakopuj mnie! Albo dobra, zakopnij. Zakop, niech ci ulży. Czekaj, już ci ten pomagam. Bez przesady. Dużo masz tego dirtu? No tak, z 250. Dobra, kop sobie. Dobra. O, żelazo, ale fajnie. Dobra, już cię wykopuję. Tak, bo ktoś musi żelazo wykopać, tak? Tak. Przepraszam, jestem górnik czy farmer? Poświeć. Poświeć, ja będę kopał. Ja też będę kopał. Ja kopię to na dole. Masz przepalarę? Nie mam przepalary. No to po co ci ruda? Bo lubię. Ale rudy nie lubią ciebie, ha ha ha. Panie. Wystarczy, że ten, podzieliliśmy się w stosunku 3 do 1. Ty, coś tam jest. I to coś się świeci. Nie wiem, co tam się świeci. Umrzesz od tego. To cię zabije. No to tym bardziej pójdę zobaczyć. On sobie robi jaja. Nie, to cię zabije. On sobie robi jaja. Ja sobie nie muszę robić jaj. Już kiedyś zrobiłeś. Ha, ha, ha. Tak? Ale jestem śmieszny. Ale jak Związek Radziecki, czyli wcale. On był śmieszny. Nie był. Był. Powiedz to kilkuset no przesadziłem z kilkuset milionami, ale powiedz to kilku milionom ofiarom Związku Radzieckiego. Sorry, że tak powiem, ale akurat co cię to obchodzi? No jednak trochę mnie to obchodzi. Po nagraniu ci powiem dlaczego. Dobra. Pogadamy. I mogę to czerwone rozwalić, czy nie w końcu, bo już nie wiem. Ja spierdalam, a ty rozwalaj. Czekaj, to jak w tym, w Kapitanie Bombie, tak? Tak. Czekaj, to ja zaraz rozwalę, ale weź ustaw drogę ucieczki. Proszę cię. Okej. Okay. Bo ja się boję. Weź. No chuj tu. Czemu to jest takie fajne? Ile dużo masz tego dirtu? Co ty 20? A to zaraz przestanie, ten to sobie kopię. Dobra. Rozwalam. Nie mogę. Ej no. Czemu mnie to nie dziwi, że nie możesz? A ty możesz? O. Nie, bo nie mam takiego kill-offa. A co to jest w ogóle? To jest Crimson Orb bodajże? Nie. Ej, tu są te szafiry. I żelazo. Safiry? Ametysty, sorry. Safiry. I żelazo jest. Pozdrowienia dla tych, którzy ogarniają skąd się wzięły safiry. Safiry? Safiry. Ja umieram. Tak, no rozwal go, człowieku. Ja mu zbiłem prawie całe HP. A on mnie.
Ale czekaj jeszcze raz, fafiry? Safiry, safiry. Safiry. A skąd się wzięły? Nie czytasz książek, więc nie wiesz. No nie. A powiesz mi? Nie. A czemu? Bo mogę ci nie powiedzieć. A, to wiele wiesz. Ty, tam jest taka wielka jaskinia dalej. Idziemy gdzie? Nią? Po prawo ode mnie, na prawo ode mnie. Czekaj, się przekopię do ciebie. Nie w mieście. Przestań ten tekst, Diablon był śmieszny, ale w niektórych okolicznościach. No, na przykład wszędzie. Nie. Aha, przefajnie się do ciebie przekopię, jak tu mam... Jak tu masz? No kończysz ja tu myśl. Mam wodę teraz. Widzisz, gdzie ja jestem? Mhm, nade mną. Ale mam też trochę rudy, więc zaraz... Fuck, co mnie bije? Potwór? Poczekaj 5 sekund. Nie. Będziesz się teleportował? Czy ty się będziesz teleportował? Ty, ja tu mam tyle tej rudy, że wykarmię całą rodzinę. I dla ciebie trochę zostanie. Ale zajebiście. Więc powiadasz, że karmisz rodzinę rudą. Żelazo na przykład. To nie jest metal ciężki? Nie, znaczy, ty żelazo jesteś nie chemik, jest. Ty się znasz. To nie jest metal ciężki. Metal ciężki to jest na przykład rtęć. To są te, którymi się można zatruć, tak? Tak. No to już ogarniam mniej więcej. Chyba. Nie pamiętam. Dobra, skończyły mi się pochodnie, a tu jest tak fajnie niebiesko. Chodź tam. No moment! Daj mi się przekopać. No i gdzie masz tą jaskinię? O, co się stało? Lol, co się zmieniło stać? Się. Lol. No nie, no lol. Przecież tu tak jest tak sobie woda, kopię. No. I nagle mi się zmieniło z takiego ziemnego tła na takie grzybiaste. No bo już jesteś na grzybowym biomie. No zepsułeś mi pochodnie. Daj stawię pochodnie, bo nie mam żadnych. Ja mam 6. No, o safiry. Safiry? Safiry znalazłeś. No widzisz, jak jestem fajny. Wiesz, że my nie damy tam rady? Kto nie da, ten nie da. No ty padniesz. Ja zresztą też. Nie, bo ty jesteś farmer i ci chuj, a od azbestu chłop. Odejdź mój iron. Nie w mieście. Przestaniesz. Oczywiście, że tak. O. Topazy. A to ty będziesz zbierał kamyczki szlachetne, ja będę zbierał rudę. I jakoś się potem podzielimy. Spoko. Tylko ty, jest taki problem, że ja nie mam pochodni. Trudno. Widzę sobie kopię. Spadam w dół. Przeżyłem. Nie musisz się o mnie martwić, przeżyłem. Cholera! Aż tak się o mnie martwiłeś? O. Coś tam zostało? Czy mi się wydaje, nie? Złoto! Gdzie? Tutaj w dół? To? Tu jest iron, tam jest złoto. Ja mam pomysł, bij potwory, ja będę kopał. Dobra. Ale weź postaw światło gdzieś. Super. Gdzie ty widzisz złoto? Niżej. Niewiele, ale jest. Dobra, wyłączę tą śmieszną minimapę. Albo zostawię. Akurat będzie na koronę dla mnie. Na koronę? Tak, ja będę królem. Ej, ja tyle tego kopię i mam tylko mało. Ja też mam nie... Leci slime. Gdzie jest slime? Dobrze by było, żeby do mnie nie doleciał. Ale gdzie on jest? Na górze. Zbugował się chyba. Nie zbugował się, ja go zabijam. Patrz, jak go ładnie zabiję. Mam teraz... Znaczy, ty powinieneś tutaj być i tu mnie osłaniać przed potworami, gdy ja kopię. Już ci osłaniam. Widzisz, jak cię ładnie osłaniam? Widzę i zaczynam się bać tego twojego osłaniania. Nikt tego nie robi lepiej niż ja. Wypadł na górę. Ej, no... Światło ci robię. Nie potrzebuję.
ale ja tak. Ale ja chyba tak. Panie, co ja mam robić? O, tu jest znowu to takie gówno. Nie wiem, dzieci rób, jak nie wiesz, co robić. Tam jest to wielkie takie gówno świecące. Wiesz, ile już nagrywamy? Teraz 15 minut jakieś będzie. To tak jeszcze z 5-10 i kończymy. No to coś pokopiemy, nie? I ten. A tu jest iron kolejny. Kurwa. Wiesz co, ja mam pomysł. Przekopię się pod tym piaskiem po prostu. Ty. Nie wpadłem na to. Wiem. Jak mi teraz to na łeb wszystko zwalisz, to się wkurwię. To głupi pomysł był. Ale ja też byłem pod tym, więc... No mogłem. Dobra. Tu jest to iron jeszcze, tak? Jak dobrze kojarzę. Tak, tu jest iron jeszcze, a iron się przyda i to w hurtowych ilościach. No, na razie tak, póki nie będziemy mieli nic fajniejszego. Widzisz tą jebitną jaskinię? Tak, i właśnie chcę tam wskoczyć. Geronimo! Jej, czekaj, ja tu postawię klocka Dirta. Postaw tu pochodnie. Co ty robisz? No, nie chcę, żeby nam piasek na łeb się zwalił cały. I tak się zwali, znaczy trzy kawałki się zwalą, więcej. Nie, nie zwali się. Nie, nie zwali się. Bo ma... No kurwa, masz szczęście. Dobra, trzeba kopać piach. Panie, sandblock. Ale kto to widział, żeby kilofem piasek? Ups, nie wyszło. Nie wyszło. No, widzisz, że ja się pierwszy przekopałem niż ty w ogóle zdążyłeś. Aha, ty już się tam przekopałeś, w porządku. No tak jakby. Skop tego Irona, co tam leży. Skopię Irona, a ty teraz możesz dołem się kopać, jak chcesz. Nie chcę dołem, bo tego jest w chuj na dole. Weź kop ten pierwszy, bo ja kopię ten kopię drugi. Ten pierwszy. I niech fajnie by było, jakby to podleciało tutaj. Się pozabijało przynajmniej. Okej, okay, dużo już tego nie ma. No nie, patrz, miarę równo idzie. O! Geronimo? Geronimo. Woda. Woda. Telefon umieram. Jakiś tam dzwoni. No też słyszę. Kurwa, umieram. Kurwa, umieram. Nie umieraj. Przeżyłem. A tu jest pułapka. Gdzie jest pułapka? Tutaj, widzisz ten klocek taki? Nad piaskiem. Jest ten. No i to jest fajne. Kurwa pułapka. Tak, ten tym na kurwa. A jak się ją pozbyć? W ten sposób. O mech, myślałem, że coś trudniejszego. Płotek, rano chciałem zrobić. Ja kurwa, prawie spadłem. Telefon, weź go, ogarnij. Musisz naprawdę mieć przy nagraniu telefon przy dupie? Właśnie się skapłem, że go tam mam. Boże, ale tu jest złóż, tylko trzeba pozabijać to wszystko. Ja panie, już nie mam panie, bo już, panie, wiesz co, chyba tu skończymy na razie. Czemu? Bo już mamy 20 minut. No ale czekaj, skopmy to chociaż. Dobra, to skopiemy. Znaczy ty idź bij slimy, ja będę kopał. A, tak, idź zgiń, chuj. Nie, zginiesz, no jak się wbiłeś w sam środek, to na pewno zginiesz. Panie, Herkules 2.0. Kurwa, na chwałę Janka. Chuj, cichu. Tak, nie wiecie, z czego się śmieję, ale... Nie, zginąłem. Nie znacie Janka po prostu. To ty to tam skopiesz, a ja w tym czasie pobawię. Odcinek. Tak. Także to by było na tyle w tym drugim odcinku. W trzecim zrobimy coś bardziej konstruktywnego. Tak, sprawdzimy, ile mamy rudy i jak mamy dużo rudy, to po prostu... Zrobimy sobie jakąś zbroję, jakieś miecze. I pobijemy bossa. Także co, trzymajcie ty jeszcze się. Nie. Cześć wam.